Jest czas na zastanowienie się i przygotowanie dokumentów. Od 15 lutego Urząd Miejski będzie przyjmował wnioski o dopłaty do wymian źródeł ciepła w ramach lokalnego programu wiodącego do poprawy jakości powietrza w mieście. Nabór potrwa do końca marca. Wsparcie będzie udzielane na trwałą likwidację ogrzewania opartego na starym źródle i zastąpienie go przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. Można również liczyć na pomoc w przypadku zastąpienia aktualnie używanych źródeł ciepła nowoczesnymi urządzeniami, ale ta opcja dostępna jest wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci PEC lub do sieci gazowej. Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na dotację w wysokości od 3 do 6 tysięcy złotych. Od niedawna wsparcie mogą również uzyskiwać wspólnoty mieszkaniowe. Dla nich maksymalna wartość dotacji wyniesie 15 tysięcy złotych, przy czym nie będzie wyższa niż 70% inwestycji. Miejski program obecnie pozwala na to, by na tę samą inwestycję uzyskać również dotację z programu rządowego znanego pod nazwą Czyste Powietrze, ale jest warunek. Nie można podwójnie finansować tych samych wydatków.